Kuki z odpowiada Tuskowi: Nikt mnie nigdy nie szantażował. Paweł Kuki z odpowiada Donaldowi Tuskowi: Nikt mnie nigdy nie szantażował. Nikt mnie nigdy nie szantażował. A jeżeli nawet ktoś mnie podsłuchuje, to niczego ciekawego nie usłyszy. To, co mówię przez telefon, mówię też publicznie. A czasy rock'n'rolla skończyły się blisko 10 lat temu, tak Paweł Kukiz odpowiada na sugestie Donalda Tuska, jakoby były muzyk również mógł być podsłuchiwany. Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Donald Tusk odniósł się szeroko do sprawy podsłuchiwania senatora Krzysztofa Brezy, a także Romana giertycha Wrzosek. Zapowiedział, że jeszcze w tej kadencji zechce powołać komisję śledczą w tej sprawie. Do tego potrzebna jest jednak większość, której opozycja nie ma. Kluczowy może być tu głos Pawła Kukiza i jego posłów. Czy lider Kukiz Piętnaście poprze tę inicjatywę? Tak, ale pod pewnym warunkiem. Zwykła przyzwoitość wymaga wyjaśnienia też sprawy marszałka Grockiego. Uważam, że nie jest to zaporowe żądanie. To prosta sprawa: kilkanaście przesłuchań, konfrontacja oskarżających z marszałkiem. To znacznie prostsza sprawa do wyjaśnienia niż afera podsłuchowa, którą też trzeba wyjaśnić. Uważam, że taka komisja jak najbardziej powinna powstać, ale równolegle też taka, która wyjaśni sprawę po drugiej stronie, mówi interim.pl Paweł Kukiz. Podczas konferencji prasowej Tusk zwrócił się bezpośrednio do Kukiza. Zasugerował, że i on może być podsłuchiwany. Mam tylko nadzieję, że nie jest szantażowany, powiedział szef Platformy Obywatelskiej. Kuki z odpowiada: nikt mnie nigdy nie szantażował. A jeżeli nawet ktoś mnie podsłuchuje, to niczego ciekawego nie usłyszy. To, co mówię przez telefon, mówię też publicznie, a czasy rock rolla skończyły się blisko 10 lat temu. Szef Kuki z 15 od połowy roku współpracuje z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Choć formalna koalicja nigdy nie powstała, umowa programowa zobowiązuje obie strony wzajemnie do popierania postulatu w obu formacji w Sejmie. Głos Tuska, który prosi Kukiza za poparcie jego pomysłu, nie jest pierwszą taką próbą. Politycy Platformy regularnie starają się namówić muzyka do przejścia na stronę opozycyjną. Jest tylko jeden problem. Nie rozmawiają ze mną. Komunikują się za pośrednictwem środków masowego przekazu. Przecież to śmieszne, nie ukrywa cookies. Tym bardziej, że schetyna czy inni spomają mój telefon, więc zawsze mogą zadzwonić, możemy się umówić. Nie zgodzę się natomiast, by być chłopcem do towarzystwa. Przyszedłem do Sejmu realizować swój program i jest mi obojętne z kim, i kiedy go zrealizuję. Oby jak najszybciej ucina polityk. Autor Łukasz Szperka.